Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień zaczynam od posiekania jajka dla kurczaczków. Mają one już kilka dni, ale nadal jeszcze im daję jajko gotowane, bo to jednak jest cenne źródło białka. No i dla takich małych kurczaczków jest ono pierwszym podstawowym pożywieniem w gospodarstwach, oczywiście wiejskich, bo tam jak na fermach są chowane, no to już wiadomo, że nie na jajkach, tylko na jakichś takich paszach, startówkach. Zobaczcie, jakie swoje jajko ma żółciutkie kolory, jak takie słoneczko. Te kupne przeważnie są takie czerwone, mocno różowe, a swoje jest żółciutkie. Tutaj w pierwszym dniu pokroiłam na taką, wiecie, sieczkę. Ja się nastarałam, namęczyłam się, a kwoka i tak jakby to olała, ona po swojemu rozdrobniła. Także tutaj zbytnio tego nie rozdrabniam, bo i nie ma takiej potrzeby. Ona je uczy jedzenia, ona im, mimo wszystko, że ja to przygotuję, ona jako matka sama po swojemu musi dopilnować, musi rozdrobnić i musi swoim dzieciaczkom dać. Idę z talerzem jajek do moich kurczaczków. Dzisiaj od samego rana jest dosyć zimno, pochmurno, ponuro, no i wieje taki przenikliwy, chłodny wiatr. Po ostatnich takich upalnych dniach to powiem Wam, że przyjemnie nie jest. No i wchodzimy, już ją słychać, już to nasze kochanie słychać. Zobaczcie, jakie kurczaczki już są śmiałe, odważne. One już szukają pożywienia. Tutaj jest taki stary, zapomniany chlewiczek. Taki, można powiedzieć, magazyn. Ja im tutaj naniosłam takiego śmiecia, takiego spod siana, spod słomy, bo kura lubi się grzebać. To jest jej natura. Tak samo i te małe pypcie. One jeszcze dobrze z jaja nie wylezą, a już chcą grzebać. No chodźcie, przyszło Amciu. Ale poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj ci wysprzątam, proszę. No i teraz zobaczcie. Lekcja karmienia. To jest niesamowite, jak ona je uczy jeść. Wystarczy, że wyda odpowiedni ton głosu i one już lecą do dzioba, ona im to rozdrabnia. Sama nie zje pierwsza, dopóki nie nakarmi dzieciaczków. Ten tutaj dorwał kawałek jajka i ma gdzieś mamuśkę. One już mają 3 dni, także już są nauczone jedzenia. Wylęgło się ich 11 sztuk łącznie. 4 jajka niestety uległy uszkodzeniu. Znaczy uszkodzeniu takiemu wewnętrznemu. Coś się stało. Jedno kurcze było takie bardzo zdeformowane. Drugie było nierozwinięte, a 2 zamarły na początku. Wszystkie 15 jajek były zalężone. Także koguty sprawują się dobrze, spisują się dobrze, dobrze działają. No ale coś tutaj nie pykło do końca, ale te 11 sztuk to i tak jest ładna gromadka. Widzę, że w kurniku zasiadają mi kolejne kwoki, no być może jeszcze tutaj posadzę sobie ze 2-3, o ile księżniczki będą chciały usiąść, bo to ja sobie mogę chcieć, wiecie. To ich cipcianie jest takie rozkoszne. One też wydają różne dźwięki teraz. Te dźwięki są takie spokojne, radosne, ale jak one czują się zestresowane, jak się czegoś boją, to one tak przeraźliwie piszczą. I tak wygląda siesta. Tak wygląda śniadanie moich kurczaczków.
tutaj mają wodę, też w takim pojemniku specjalnym, żeby się nie potopiły, bo one mogą się utopić, to są maleństwa i gdyby dało się coś głębokiego, to mogą wpaść i z tego nie wyjdą, a tutaj nie ma większego problemu. Pod dachem mamy poskładane drewno, które Edzio z tatusiem robili rok temu na zrębie. No i tak ono tam przeschło, później pocięli, porąbali, no i tak poukładali tutaj, aby ono dosychało i czekało na zimę. Obok wisi w pęczku koper, który jeszcze ma nasionka, ale z niego tutaj nasionek pozyskiwać nie będę, bo nasionka mam, no i też jesienią wytrzepywałam sobie na pole, co też pokazywałam. On tutaj wisi chyba tak naprawdę dla zasady, bo zawsze u nas koper, fasola, inne takie warzywa strąkowe przechowywało się właśnie w ten sposób i chyba we wszystkich domostwach, we wszystkich gospodarstwach tak były właśnie suszone warzywa, zioła i rośliny, takie zielne rośliny, które miały strąki, czy chociażby baldachy. One całą zimę wisiały i powiem Wam, że była to metoda świetna z tego względu, że nie trzeba było szybko od razu tych nasion skubać, łuskać. Można to było robić w późniejszym terminie, a dwa, nie czepiały się żadne robaki, bo jednak one były na przewiewie, takie rośliny, były pod dachem i przede wszystkim w warunkach naturalnych. Tutaj też i był mróz, bo one wisiały całą zimę. A dzisiaj jak przechowujemy nasiona w domu, w spiżarkach, to niestety wchodzą na nie robaki, w nie robaki. I później taka fasola, groch, bób są podziurkowane. Wszystkie tego typu rośliny wisiały powiązane w pęczki, na sznurkach, podwiązane pod sufity bądź pułapy lub był przeciągnięty taki sznur, drąg. U mnie, pamiętam, był drąg i fasola, groch, wszystko wisiało. Mak był powiązany w takie, babcia na to mówiła, pęki, tak samo koper i to sobie dosychało właśnie tu, tylko że kiedyś tutaj, pamiętam, była taka drewniana szopa. Tak kiedyś przechowywało się właśnie nasiona i tak jak mówiłam, ja pamiętam jak babcia z mamą te nasiona strączkowe, koper czy mak tak przechowywały i później jak przyszła zima, no bo jesienią nikt nie miał czasu, a po drugie one, to co najważniejsze, musiały doschnąć. Takich zielonych się nie wybierało, bo one później mogły butnieć, mogły pleśnieć podczas przechowywania. No i jak już pamiętam, przyszła zima, grudzień, styczeń, luty nawet, to mama brała taką do stodoły na klepisko, bo też podłoga w stodole, podłoga, no ta ziemia, podłoga, nazywała się klepiskiem i do, no taki termin był. I mama na tym klepisku rozkładała plandekę, wyrzucała tą fasolę całą, brała cepa, mieliśmy cepy i uczyła nas tłuc tą fasolę, groch, te wszystkie takie właśnie strąkowe rośliny, czy chociażby nawet bób. Prałyśmy tym cepem, no i później te wszystkie pozostałości, te krzaki, mama brała, wyrzucała na obornik, a ziarka zsypywała do wiadra. I to było takie, na pewno większość z Was pamięta te czasy, to było ze śmieciami, ze wszystkim. I później co? Kto to czyścił? Dzieci. I też pamiętam, jak przyszły ferie, czy sobota, mama przyniosła nam wiadro fasoli, wiadro bobu czy grochu, no i stawiała w kuchni i my z siostrą miałyśmy to przebierać i tak był taki garnuszek, już nie pamiętam, czy on był drewniany, czy jaki, ale tym garnuszkiem tak na stół z tymi śmieciami i tak żeśmy siedzieli i tak palcem
ta dobra fasolka, ta dobra, ta niedobra, tu śmieci. I to się wszystko oddzielało. Pamiętam nieraz, jak mi się spać chciało. Takie to było usypiające przebieranie, czyszczenie tej fasoli, ale tak to się odbywało. Fajnie było i tak do dzisiaj wspominam te czasy z takim rozrzewnieniem, jak właśnie w kuchni, w piecu palił się ogień, strzelał wesoło, a my przy tym stole i tą fasolę przebieraliśmy i przebieraliśmy. No i przebraliśmy kiedyś warzyw strąkowych, siało się bardzo duże ilości, bo nie było takiej żywności jak teraz. Były tylko podstawowe produkty, ziemniaki, fasola, bób i cebula i ludzie z tego żyli, to spożywali, więc sadziło się dużo tej fasoli, bo ona dawała poczucie bezpieczeństwa żywnościowego. Kasze, mąka, to wszystko było przetrzymywane i magazynowane, tak właśnie samo i było z tymi ziarnami. Tamta się wylęgła, kurczaczki już sobie chodzą. No i jest jeszcze jedna kwoka, tam w sumie kilka mam i zobaczę, no może chciałabym tak jeszcze, żeby ze dwie, trzy siadły, jedną wzięłam, ale czy siądzie, nie wiem. Tam w kurniku siedzi twardo, a czy na jajkach siądzie, zobaczymy. Dam jej tutaj też 15 jajek i puszczę ją, no i zobaczymy, czy ona siądzie. Teraz położę tutaj same te białe, bo chciałabym, żeby wylęgły mi się lekhorny, chociaż to nie będą czyste lekhorny, bo koguty są mieszane. Jakieś takie krzyżówki, jeżeli kwoka oczywiście siądzie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 15. No i puścimy tutaj panią księżniczkę. I będziemy widzieć, czy ona będzie w ogóle chciała tutaj usiąść. No uspokój się. Uspokój się cichutko. Cichuteńko. Tutaj zobacz. Zobacz. Tutaj są jajka. I tutaj możesz siedzieć. Kura, zobaczymy, czy usiądzie. A Edziu wrócił już. Już moje szczęście jest. I od razu zabiera się teraz za przeglądy pszczółek, co tam się dzieje, jak one tam, czy miodzik przyniosły, czy nie przyniosły, no zobaczymy, bo to teraz w tym roku to jest wielka ruletka, co one tam naniosły. Pogoda niestety nie sprzyja noszeniu nektaru. Był tydzień przepięknej pogody, no ale tydzień poprzedzający był taki zimny, że one niestety się wyczerpały. Teraz też dzisiaj jest zimno, aczkolwiek nie na tyle, żeby one nie nosiły, coś tam noszą. Siedzą słodziaki, najedzone. Kura tutaj ich pilnuje, ogrzewa. Już daje im płatki owsiane, bo mają one kilka dni. Rozgrzebują tutaj wszystko, co mogą, no ale taka jest ich natura. One się uczą grzebać, uczą się tutaj jedzenia, no i zawsze wygrzebią. Wczoraj próbowałam posadzić jeszcze kwoki, przyniosłam jedną, w ogóle nie chciała siedzieć, przyniosłam drugą i wiecie co, usiadła. Ja taka zadowolona, będzie kwoka. Ja przychodzę rano, a ta kwoka mi doniosła 16 jajko, no i taka z niej kwoka. Muszę te jajka zabrać, no bo niestety żadna nie chce usiąść, także kwok niby w kurniku jest, one kwoczą, ale nie mają tego instynktu, niosą się jeszcze, być może one dopiero gdzieś za tydzień usiądą, skoro jeszcze się niosą. Jakie maluszki? Cała jedenastka. No tak, Kokosia, tak. Ty i twoje statko piękne. Już dostają lotki. Lotki to są te takie piórka na skrzydełkach i one bardzo szybko rosną. Nie seksowałam ich tutaj, także nie wiem, ile jest kogutków, ile jest kurek. Będzie to niespodzianka w trakcie ich tutaj rozwoju. Będzie to widać, bo kogucik będzie miał znacznie bardziej zarysowany grzebień. Będzie dostawał takie tutaj pióra ogonowe, całkiem inne jak kurka.
można kurczaki już po wykluciu seksować. Ja tego nigdy, no bo to się właśnie tak nazywa, rozpoznawanie płci kurczęcia, to jest seksowanie. Ja tego nigdy nie robiłam, zostawiam to po prostu biegowi wydarzeń. Będę widzieć, jak będą rosły. Nie kura? Kury się rozgdakały, jakby dzisiaj co najmniej dwa kosze jaj miały być. Zobaczymy na wieczór, ile będzie, bo to zazwyczaj jest tak, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Dzień dosyć ciężki, taki intensywny, ale bardzo przyjemny. No zobaczymy, no tak liczę, że może któraś z kwok jeszcze siądzie. Chciałabym, żeby jeszcze tak ze dwie, trzy, no ale natura rządzi się swoimi prawami. No i niestety trzeba zaakceptować to, co los nam da. Być może będzie tak, że zostanie tylko ta jedna, która się wykluła, które wykluły się kurczaczki. A może uda się jeszcze, bo tak naprawdę to tych kwok w kurniku, wiecie co, jest dosłownie no co chwilę jakaś. Ale co chcę posadzić na jajka, to żadna nie chce siedzieć, małpiszony jedne. Tutaj na koniec jeszcze jest dosyć dużo zapytań w SMS-ach, czy można kupić kielichy robione na szydełku i co jeszcze można kupić. Obiecałam, że pokażę i pokazuję. Są kielichy, to jest kielich wykonany na szydełku, wykrochmalony, sztywny, także tutaj już nie trzeba nic krochmalić. Wystrój, no różny jest, tutaj akurat nie są zrobione dwa dla chłopca i dla dziewczynki, bo takie zamówienie jest, ale można tutaj ten wystrój też robić biały. No i też są jeszcze takie rzeczy, zobaczcie, ale tutaj już mam zdjęcia na Dzień Dziecka, takie organizery, króliczek trzyma tutaj taki koszyczek na długopisy, bukiet kwiatów komunijny, ślubny, imieninowy, taki wykończony jest tiulem, czy czym nawet, powiem szczerze, że nie wiem, co to jest, ale bukiet widziałam już, bo mojej mamy siostra zamawiała na komunię, przepiękny, wszystko robione na szydełku, taki piesek, dalmatyńczyk chyba, z berecikiem i antenką, berecik nawet ma antenkę, no i tutaj jest taki kosz kwiatów, drugi kosz kwiatów, takie coś jest. No i takie, no nie wiem, to jakieś takie też kłosy w takim koszu. Także no to jest, to można zamawiać. Pytacie się, więc tutaj teraz Wam pokazuję, jak to wygląda. Możecie sobie tam zobaczyć. No i jeżeli ktoś będzie chętny, to najwyżej SMS, tutaj kontakt do mnie już większość z Was ma, a kto nie ma, to podam w opisie, także zerknijcie sobie w opis, będzie kontakt do mnie podany SMS-em. Być może, kochani, nie odpiszę od razu na te SMS-y tego samego dnia, bo mam też dużo pracy, ale jak nie dziś, to jutro, za dwa dni, ale na 100% odpiszę na te SMS-y. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie SMS-y, za telefony, które też dzwonicie. No tutaj nieraz jest problem, bo nie wszystkie gdzieś w danym momencie odbieram, bo nie jestem w stanie, pracy jest dosyć sporo, SMS-ów też, ale dziękuję Wam za wszystkie kwiaty, które żeście mi przysłali, za takie, no, Wasze serce, które mi przesyłacie. Bardzo Wam, kochani, dziękuję i życzę Wam, aby to wszystko, co mi dajecie, wróciło do Was po stokroć, dosłownie po stokroć, żebyście się cieszyli zdrowiem, radością i żeby wszelkie takie obfitości do Waszego domu spływały. Życzę Wam po prostu wszystkiego najlepszego. No a teraz, kochani, do następnego!